Otwórzmy Słowo Boże na drugiej księdze Mojżeszowej. Rozdział 16. Potem wyruszyli z Elim i 15 dnia drugiego roku po wyjściu ich z ziemi egipskiej przybył cały zbór synów izraelskich na pustynię Sin, która leży między Elim a Synajem. Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I rzekli do nich synowie izraelscy, obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba do syta. Bo wyprowadziliście nas na pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Na to rzekł Pan do Mojżesza, oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba. I wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył. Czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. Lecz gdy szóstego dnia przygotują to, wtedy to, co przyniosą, będzie podwójną ilością tego, co zbiorą codziennie. I rzekli Mojżesz i Aaron do wszystkich synów izraelskich. Wieczorem poznacie, że to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej. A rano ujrzycie chwałę pańską, gdy usłyszy szemranie wasze przeciwko Panu, a my czym jesteśmy, że szemrzecie przeciwko nam? I rzekł Mojżesz dalej, gdy Pan da wam wieczorem mięso do jedzenia, a rano chleb do nasycenia się, bo Pan usłyszał szemranie wasze, które podnosiliście przeciwko Niemu, to czym my jesteśmy? Szemranie wasze zwraca się nie przeciwko nam, lecz przeciwko Panu. Potem rzekł Mojżesz do Aarona, mów do całego zboru synów izraelskich, zbliżcie się do Pana, bo usłyszał szemranie wasze. I stało się, gdy jeszcze Aaron przemawiał do całego zboru synów izraelskich, zwrócił się ku pustyni, a oto ukazała się chwała pańska w obłoku i rzekł Pan do Mojżesza. Usłyszałem szemranie synów izraelskich. Powiedz im tak, o zmierzchu będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I stało się pod wieczór, że nadleciały przepiórki i pokryły obóz, a z rana warstwa rosy leżała wokół obozu. A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, podobnego niby szron na ziemi. Gdy to ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego, co to jest, bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich, to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. Oto, co rozkazał Pan. Zbierajcie z niego każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia. Omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. I rzekł Mojżesz do nich, niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana, lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich i zbierali to, co rano.
każdy według swojej potrzeby. A gdy słońce grzało, topniało to. Szóstego dnia zbierali pokarm w dwójnasób, po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi. A on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu, dzień szabatu, upieczcie co macie upiec, ugotujcie co macie ugotować, lecz wszystko co zbędne przechowajcie do następnego rana. I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz i nie zacuchnęło to, ani też nie było w tym robactwa. I rzekł Mojżesz, zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest szabat Pana, dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez 6 dni będziecie to zbierać, ale dnia 7 jest szabat, w tym dniu tego nie będzie. A dnia 7 wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I rzekł Pan do Mojżesza, jak długo będziecie się zbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Patrzcie, Pan dał wam szabat, dlatego daje wam też dnia 6 chleb na 2 dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu. Niechaj nikt w 7 dzień nie opuszcza swego miejsca. Odpoczywał więc lud dnia 7. Dom Izraela nazwał ten pokarm manną, a była ona jak ziarno kolendra. Biała, a miała smak placka z miodem. I rzekł Mojżesz, oto co rozkazał Pan. Przechowajcie z tego jeden pełny omer dla przyszłych pokoleń waszych, aby widzieli chleb, którym was karmiłem na pustyni, gdym was wyprowadził z ziemi egipskiej. I rzekł Mojżesz do Aarona, weź jeden dzban i włóż do niego pełny omer manny i postaw go przed Panem, aby ją przechowywać dla przyszłych pokoleń waszych. Tak jak nakazał Pan Mojżeszowi, Aaron postawił to przed świadectwem na przechowanie. Synowie izraelscy jedli mannę 40 lat, aż przybyli do ziemi zamieszkałej. Jedli mannę, aż przybyli do granic ziemi kananejskiej. A omer jest 10. częścią efy. Śpiewaliśmy przed chwilą pieśń o Słowie Bożym. I właśnie manna jest pewnego rodzaju obrazem na Słowo Boże. I uczymy się tutaj z tego faktycznego, historycznie mającego miejsce zdarzenia pewnych rzeczy, które mogą mieć dla nas użytek codzienny. Otóż zasada pierwsza jest taka, posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. I faktycznie widać, że Bóg dziwnie postępuje ze swoim ludem. Dlatego, że od 1 do 6 dnia zbieranie tejże manny było związane z tym, że ona tam była. 7 dnia? Nie. Mało tego, jeśli pomiędzy 1 a 2 dniem zostawiło się coś, to do następnego dnia to zaśmierdło. Znowu dziwna sprawa, na 7 dzień nie zaśmierdło, wręcz miało być zostawione. Czyli nie jest to oparte na mądrości ludzkiej to postępowanie, bo mądrość ludzka lubi procesy powtarzalne. Czyli jeżeli coś na tym polega całe nowoczesna, czy to technika, czy wszystkie inne rozwiązania, że procesy się powtarzają. Nie jest tak, że samochód, jak lejemy paliwo na przykład od poniedziałku do wtorku, to ono pali tyle na 100 km, a nagle w inny dzień zupełnie inaczej samochód. Wtedy by to wszystkie te ludzkie takie mądrości, cała mądrość Egiptu nie miałaby sensu. Natomiast w sprawach bożych ta cała światowa mądrość jest jak najbardziej nieadekwatna. Ona nie ma żadnego zastosowania, żeby się nią kierować. Jest to bardzo dziwne. I to jest pierwsza rzecz, której możemy się uczyć
gdy studiujemy Słowo Boże. Słowo Boże jest objawieniem. Słowo Boże jest światłem świecącym w ciemnym miejscu. Miejsce, w którym ono świeci, jest ciemne. Jest tak ciemne, że aż można mówić o gęstych ciemnościach. Natomiast Słowo Boże jest jedynym źródłem światła i jest między innymi porównane do pochodni, do czegoś takiego, co świeci tylko, no jeżeli ktoś miał z harcerstwem do czynienia albo gdzieś z jakąś wycieczką, gdzie taką pochodnię sobie zapalił w nocy, to może sobie wyobrazić, jak to działa. Ja pamiętam, że na mnie zrobiło to wrażenie, że to działa inaczej niż latarka. Że taka pochodnia tylko oświeca jeden lub dwa kroki do przodu i dalej już jest ta gęsta ciemność. Jeżeli się tych dobrych dwóch kroków nie zrobi, to nie oświetli kolejnych dwóch kroków. Podobnie tu widzieliśmy w tym, jeśli oni zachowywali się posłusznie według zaleceń Bożych, to wszystko funkcjonowało dobrze. Ale jeżeli schodzili z tej drogi, to tylko ściągali na siebie Boże niezadowolenie, Boży gniew. Też trzeba pamiętać o tym, że te reguły, które tutaj obserwujemy, w liście do Galacjan apostoł Paweł nazywa dodatkiem. Czyli, że najpierw była wiara taka, jaką miał ojciec Abraham, uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu, a potem został dodatek, dodany zakon 430 lat później. Więc tutaj w tym momencie jest też dodane zdanie apostoła Pawła, że zakon, który został dodany później, nie unieważnia wiary, która była wcześniej. Więc można z tego wyciągnąć praktyczny wniosek. Wiele Bożych rzeczy, kiedy są stosowane z niewiarą, stają się jak najbardziej brzemieniem i takim kamieniem u szyi, kamieniem u nogi. I mogą być powodem do tego, że mogą powodować wiele różnego rodzaju niedogodności. Natomiast jeżeli mamy wierzącego na wzór Abrahama człowieka, to on nawet składając w ofierze tego cielaczka, wiedział, że to wskazuje na tego, który ma przyjść, tego, który za jego grzechy umrze w przyszłości i wypatrywał tych obietnic z dala, wiedząc, że sam ich nie zobaczy w swoim ciele, ale będzie to realizacją tego, co obrazuje właśnie ta jego czynność. I w zakonie wiele takich wspaniałych rzeczy tylko dla Izraela, mieszkającego na terenie Palestyny, było ustanowione na czas, kiedy istniała świątynia. Gdy widzieliśmy wierzącego, wygnanego z Izraela Daniela, to on już nie był objęty tymi regulacjami. On wierzył Bogu, otwierał okno w stronę Jerozolimy, modlił się, miał społeczność z Bogiem, natomiast te wszystkie elementy zakonu były przez niego realizowane w zupełnie innym obszarze, dlatego że nie było świątyni i nie było go na terenie Palestyny. I to też jest dla nas bardzo ważne. Jeśli mamy tutaj mannę jako wzór Słowa Bożego i wiemy, że Słowo Boże zostało dane z góry, to możemy mieć pewność, że ono nas wyżywi, że ono nie jest takie, żeby było do nas niedopasowane i ponieważ ono jest codziennym pokarmem, to też na każdy dzień Pan ma dla nas coś odżywczego, coś, co danego dnia może nam tutaj pomóc. Ale też mamy pouczenie, żeby ten, kto chce być w Królestwie Bożym użyteczny, to jeśli przykłada rękę do pługa, nie obracał się wstecz. Czyli podobnie jak tutaj, że manna z środy nie nadaje się na czwartek. Ona dalej jest prawdą jako zbiór faktów i doktryn, których nas uczy. Nie o to chodzi, że jest prawda na środę i prawda na czwartek. Ale chodzi o to, że my w czwartek
mamy już inne potrzeby, na które Pan Jezus odpowiada Słowem Bożym. I nie możemy sobie odcinać kuponów z tego, że w środę przeczytaliśmy Słowo Boże i teraz to, co Pan nam dał w środę, my będziemy teraz próbowali na siłę zaniedbać w czwartek zbieranie manny, tylko sobie będziemy tą środową manną aż do piątku, do soboty żyć. To tak nie zadziała. Każdego dnia mamy szukać społeczności z Panem i też pamiętać o tym, czego uczy nas Pan Jezus w 6 rozdziale Ewangelii Jana. W 6 rozdziale Pan Jezus sam mówi, że to On jest chlebem z nieba. Czyli z jednej strony mamy narzędzie, jakim jest spisane Słowo Boże, ale druga ważna, bardzo ważna kwestia to jest to, że my mamy w tym Słowie szukać Pana Jezusa. To jest wtedy właściwe źródło naszego wewnętrznego posilenia i wtedy mamy gwarancję, że to Słowo Boże wykorzystujemy w sposób właściwy.